pójdzie w tym Veneno na klawiaturze jeszcze z ustawieniem symulacyjnym. Jadę teraz z ludzkami, więc może jakoś to będzie. Ale dziwnie. I proszę, o szacun, ktoś wziął Koenigsegga. Koenigsegg jest bardzo trudny do opanowania, zwłaszcza jeśli ma się napęd na tył. I zaczyna się ciekawa opcja, czyli jedziemy po szutrze. Pojedziemy sobie jeszcze jeden wyścig szutrowy, albo jeszcze nawet dwa. Zobaczymy, czy dam radę na tej klawiaturze. Hamuję już na tych zakrętach bardzo mocno. Ale widzicie, tutaj gaz albo na całą tą, nie? Albo wcale. Tak się gra na klawiaturze. Na padzie można tam trochę regulować, ale też bez szału. Tak. Kontrola trakcji na klawiaturze to włączenie, wrzucenie od razu drugiego biegu. Doskonale. Oh yeah. Te osoby, które wywaliło teraz z wyścigu, ja zaraz zaproszę. Także na spokojnie. Nie no, powiem wam, że myślałem, że będzie gorzej. Jeśli chodzi o jazdę na padzie, no to wiecie co, jeśli chodzi o skręcanie, to faktycznie można regulować trochę ten skręt, ale to tak się wydaje, że ta gałka daje jakieś dużo większe pole manewru, ale ta gra jest tak skonstruowana, że jak skręcimy na maksa gałką, to i tak te koła się na maksa nie skręcą, nie? Więc nie jest to taka w 100% symulacja. Po prostu ta gra jest zrobiona tak, żebyśmy i na klawiaturze dobrze się bawili, i na padzie, i na kierownicy w miarę. Chociaż słyszałem, że tak mi przynajmniej Enargo mówił, że zresztą słyszeliście, nie? Że na kierownicy bardzo ciężko jest się ścigać. Zwłaszcza jeśli ktoś gra na padzie, czy tam nawet na klawiaturze. No bo ktoś od razu skręca, robi pełny skręt, nie? A na kierownicy musisz się namachać. No to ja mu mówię, to zmniejsz sobie zakres skrętu. A on mówi, że właśnie lubi, jak ma te pełne 900 czy tam 1200 stopni skrętu. Nie wiem, ile on tam ma na tej swojej hardkorowej kierownicy. Ale da się, jestem zaskoczony, że w ogóle całkiem przyjemnie się gra. Nie ma takiej dużej frajdy, nie? No bo na padzie zawsze ten start możesz, wiesz, triggerem regulować. A tutaj jednak na starcie no nie masz takiej możliwości. 90 stopni, no dobra, pomyliło mi się, muszę tu ogarniać jazdę samochodem na tym. A co, chcielibyście mieć kierownicę z obrotem 90 stopni? Są takie przecież. Ktoś dzisiaj wymienił nazwę, nie? Tej kierki takiej śmiesznej. Kiedyś miałem taką, jakąś niszową
klawiaturę Thrustmastera. Ona kosztowała, nie wiem, z 200 zł czy coś takiego. I właściwie to nie było nawet, to nie było wykrywane jako kierownica w grach, tylko to było wykrywane jako pad od Xboxa chyba 360. Także to jest właśnie ten poziom kierownicy, nie? Ja tu jeszcze raz zaproszę wszystkich do sesji, bo ich wywaliło, nie wiem czemu. Osoby, które grają na kierownicy właśnie w takie gry wyścigowe i się ścigają z osobami, które grają na padzie, dla was jest ciężko wygrywać i dobrze grać, czy nie? Na pewno, kurda, gra RS jest trudna. No dobra, wezmę tą Agerę RS. Z napędem na tył. To jest bardzo trudny samochód i zobaczymy, czy zdołam go opanować jeżdżąc na klawiaturze. Wow! Co to było? Ach, autobus przejechał przeze mnie. O, super, udało się wszystkim dobić. Fantastycznie. Opony od Mietka i ogień na parking pod biedrę. Oh yeah. Ten wyścig jest wyjątkowo trudny, bo tutaj jedzie się trochę pod górę. I jak nie ma się samochodu z napędem na 4 koła, to jest ciężko. Dobra, lecimy. W ogóle dziękuję, że wszyscy dobili tutaj, żeby ze mną pograć. Znaczy, że tyle osób dobiło. Że mamy pełny skład. Bardzo się cieszę. Na asfalcie spoko, a teraz? Hennessey Venom ma ten sam problem, co ja widzę. Daj spokój. Hennessey też jest bardzo trudny do opanowania. W sumie mogłem wziąć jego zamiast tego Koenigsegga, bo z tamtym to bym miał jeszcze inny problem. A widzę, że nie tylko ja wziąłem super autko z napędem na tył. Od razu widać to menapet na tył w tym aucie, nie? Został z tyłu po prostu. Nie no, może ci co ogarniają lepiej, to pojechali sobie do przodu i mają też napęd na tył. Ło, co to było? Kurde, jakieś dęsy. Bugatti Chiron tańczył breakdance'a tutaj na zderzaku. Dobra, poszedł. Yes. No teraz jest wyjątkowo ciężko. Ja się cieszyłem w tym Veneno, że jest tak cudownie. Teraz widzę, że to jest naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Grać na klawiaturze. Widzę, że Hennessey Venom ma ten sam problem co ja. Cały czas bokiem. O, w końcu mogę się rozpędzić. Na asfalcie, tak. No i tyle. Czerwony plus 10 do szybkości. Latające Bugatti. Jest jeszcze jedno miejsce. Tak, mogę zaprosić w sumie kogoś z grupy. To ja w tym Chironie tańczyłem. Spoko, Emil. Lucek zawsze przekręca to, co czyta. Co? Faktycznie. Ale jesteś zdziwiony? Dobra, driftowanie na tym. Grając na padzie. No Boże, nie na padzie, grając na klawiaturze.
Dziwnie. Dobra. Zobaczymy, może na jakieś... Co to było? Dawaj, dawaj, dawaj. Oh my god. Dzięki Xavery za 200 gwiazdek. Dzięki wielkie. Jezu, ciężko. Kurde ty. Próbowaliście driftować na klawiaturze? Nie jest łatwo. Też tak czuję, że niektórzy właśnie byli na ostatnim... Na ostatnim spotkaniu driftowym i driftowali właśnie używając klawiatury. Na klawiaturze jest wyjątkowo dziwnie. Da się oczywiście, ale te drifty nie są, wiecie, takie płynne, nie? Jednak nie można tego skrętu tak regulować. I tak samo gazu, co ważniejsze, nie? Dobra, chodźmy na jakąś może strefę driftową. Co? O, o, patrz, 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 kurde, zahaczyłem trochę. Ale już dobrze leciał. Jedziemy, jedziemy. Ale dziwacznie. Ej, ale wiecie co, na trybie symulacyjnym w ogóle inaczej się driftuje samochodami z napędem na tył w stosunku do normalnego trybu prowadzenia samochodu. Jest inaczej. No i ślisko jest, tak. Nie ogarniam. Naprawdę bardzo ciężko, bardzo łatwo samochód przesterować. Proszę, jak poleciał ładnie Mercedesem, podobało mi się. Bardzo ładnie. Nie no, dałoby się, wiecie co, po dłuższej wprawie odpowiednio by trzeba było samochód przygotować do tego driftu i na klawiaturze też by się ogarnął, nie? Zobaczcie, ja dodaję na maksa ten gaz. Przydałaby się właśnie taka klawiatura. Mam nadzieję, że kiedyś taka będzie, że będzie można sobie ten, powiedzmy, stopień naciśnięcia klawisza regulować. Myślę, że to będzie następny krok tych klawiatur gamingowych, nie? Fajnie, jakby coś takiego dodali. Ciężko. Popróbujcie sobie, jak gracie na padzie już od dłuższego czasu, przerzućcie się na klawiaturę. I nie jest tak strasznie, jak się spodziewałem, że będzie. Myślałem, że tych samochodów w ogóle nie da się opanować, ale faktycznie ta gra jest na tyle arcade'owa, że nam pozwala jeszcze te samochody kontrolować tak na przyzwoitym poziomie, nie? Powiedzmy. No ale na padzie jednak jest, wiesz... Tak przyjemniej, nie? Możesz... Masz więcej kontroli nad tym autem.
pady używane można sobie kupić za niewielkie pieniądze, więc można sobie też trochę umilić tę grę, nie? Kurde. Trochę polatałem. Proszę bardzo, ktoś tutaj ze mną, Hennessey Venom, Mazda RX-7 i Challenger. Co to jest? Co to za fura? Nie no, to Ford GT chyba. Mustang GT. Ja nie poznaję po tym przodzie, w ogóle jest zrobione takie malowanie dziwne. Dobra. Nie chcesz grać na klawiaturze, oddajcie mi mojego pada. Biorę mojego pada do ręki na przewodzie. To jest mój sprzęt do driftu jak na razie. I co, na padzie driftuję tak samo jak na klawiaturze? Kurde. Nie ma różnicy, też przesterowuję. Właściwie na klawiaturze nie przesterowywałem, nie? Na padzie to kurde od razu.